Cześć, witajcie serdecznie. Siemanko. Nic innego nam nie pozostaje, jak zabrać się po prostu do rozpakowania tego. I ten materiał zrobimy sobie tak, że podzielimy go na taki trochę unboxing, ale także też trochę to, że powiemy wszystko tak naprawdę o tym, co wiemy i czy warto przede wszystkim kupić tą konsolę. Bo to jest pytanie, które nurtuje chyba każdego użytkownika, bądź też przyszłego użytkownika. Teraz mamy możliwość zweryfikowania tego wszystkiego, co już o PlayStation 4 Pro wiemy, więc zabieramy się do unboxingu. Proszę bardzo, tak się prezentuje nowa konsola od Sony. I co? Co widać na pierwszy rzut oka? Wielka i matowa. Wielka i matowa, masz rację, ona jest dużo większa, dużo. A się czy okaże, czy dużo, bo mam zamiar ją tutaj porównać z naszą starą, wysłużoną PlayStation 4. Tara, nie będę jej pokazywał, jak mocno wysłużona jest, bo jest wysłużona, musicie nam uwierzyć na słowo. Ale zobaczmy przede wszystkim. Dość powiedzieć, że miał ją każdy w redakcji. Tak, miał ją. Jak... Taki dowcip. Dobra, tak, dobra. Zostawmy. I też dużo targów z nami zwiedziła ostatnio. Także naprawdę wysłużona. Sporo ludzi się przewinęło przez nią. Jak widać, jak Rafał mówił, jest większa i matowsza. Jesteś taki w ogóle jak matowsza. Właśnie stworzyłem nowe słowo. Widziałeś? Cała jest matowa. Wersja Pro. Mnie się osobiście to bardzo podoba. Dlatego, że troszeczkę już mi się to może nie znudziło, ale zaczyna mnie denerwować. Każdy element taki po prostu błyszczy, strasznie się rysuje, widać palce. Niezależnie jak często będziemy to czyścić, nie oszukujmy się, to pozostanie kurz, zawsze. Właśnie, brud, tak. Palce, bo palce najgorzej. To... Tak, to jest właśnie ten minus. Konsola jest większa. Dwa razy mocniejsza w teorii, więc może też dlatego. Zabieg, jeśli chodzi o kwestię estetyki, no to tak za dużo się nie zmieniło, bo generalnie kształt ma bardzo podobny, tylko tak jak wspomniałem już, te bardziej obłe tutaj wykończenia, rogi. I generalnie no to, że wygląda trochę jak warstwowy tort, więc... Tak, fizyczne przyciski. Jasne. To jest kolejna rzecz, która bardzo nas denerwowała przy starej konsoli. To, że w zasadzie wycierając kurze można było przypadkiem włączyć konsolę albo wyciągnąć płytę ze środka, tak, z napędu. Co się bardzo często zdarzało. Tak. Dokładnie, trzeba to nacisnąć. To już jest przycisk. I to i tak pokażemy z bliska oczywiście, nawet jeśli teraz nie będzie to widać. My pokażemy to z bliska, na takich bliższych ujęciach. Fajnie, dobrze, że tak zrobili. Na plus. Oczywiście kolejną rzeczą jest co? Taka co zmiana. Co się zmieniło względem poprzednich? Wydaje mi się, że to USB 3.0. USB 3.0, także propsy za to. Tutaj widać ten porcik, znajduje się tutaj. Jeśli też chodzi o to, co mamy z tyłu, no to mamy standardowo HDMI, jakieś wejście optyczne, LAN i mamy zmianę w postaci innego kabla do zasilania. To teraz sobie zobaczymy. Teraz zobaczymy, jak on wygląda. Wygląda prawdopodobnie jak ten standardowy kabel PC-towy. A, najpierw mam pana, ale to padłem za chwilę. Za chwileczkę, tak. To też jest o tym można mówić i pisać książki. Okej, okay. Mamy kabel, jak w PC-cie. No nie do końca. Dlatego, że ma dwa piny. Tak. Ale jednak widać, że konsola będzie potrzebowała dużo więcej mocy. Tak. I właśnie, kultura pracy. Będzie trzeba zwrócić na to uwagę. Ale to wszystko później. Kabelek odłożymy. Nic specjalnego, to jest po prostu kabel zasilający. Wiemy więcej, że jest po prostu... Wygląda jak ten PC-towy. Ja myślę, że jeszcze teraz, zanim się zaczniemy znęcać nad tamtym, ładowanie pada, jak teraz tak wygląda. Właśnie, o! Fajnie, dobrze, że tą kwestię poruszyłeś, dlatego, że to jest bardzo ważna kwestia, wbrew pozorom. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, ale jeśli nie, to do tej pory odbywało się to na tej zasadzie, że pad generalnie ładował się, ale grając na kablu, my nie graliśmy na kablu, tylko cały czas rozładowywaliśmy bateryjkę. Bateria w naszym padzie cały czas była eksploatowana, cały nieważne czas, czy na kablu, tak, czy nie, także skracało to żywotność takiego pada i jego baterii. Tak. Kurczę, ciężka ona jest. I jest ciężka. Co w kwestii pada? Jesteśmy w stanie uruchomić ten bajerek dodatkowy, który tutaj zaimplementowali. Jeszcze raz się pobawimy. Do czego miałoby to może służyć? Dlatego, że jest to bardzo takie, powiedzmy, nieinwazyjne, no, jeśli chodzi o jakieś tam otoczenie. Widać jakoś delikatnie się zapala, informując nas o stanie ewentualnie baterii, czy też poziomu naszego HP.
Niektórzy twierdzą, że ten pad różni się w kwestii wykonania. Ja osobiście uważam, że... To samo. Że nie. Kolorki się zmieniły, bo to już nawet widzieliśmy, tak? Tutaj one są szare, tam są wszystkie czarne, były czarne tak, i wszystkie tak. były błyszczące. Tak, a były tutaj błyszczące, jest tu bardziej są matowe. No i ta tekstura tutaj na tym u góry jest tak, widać troszeczkę tak, inna, tak. ale w kwestii tego nic poza tym się nie zmienia. Warto dodać, że to jest ten sam pad, który teraz był miesiąc temu dodawany w slimkach, tak? Także to nie jest żadna rewolucja, mało tego, nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest w jakikolwiek sposób ulepszona wersja pada do PlayStation 4. Przy okazji pada jeszcze o jednym powiemy, bo zacząłem od tego, że będziemy się znęcać. Znęcać się będziemy teraz nad samym kablem. No może nie znęcać, jest, no, ale zwróćmy na to uwagę. Bo jest króciutki, tak? Każdy wie, że pad się rozładowuje. W końcu pad się rozładuje, tak? Więc trzeba go podłączyć. Kawał więc po wygranie. Kabel powinien być dłuższy, nie powinien być w takiej gumowej, tam jakiejś plastikowej izolacji, dlatego że po prostu to jest niewygodne, ciężkie. Tam mamy jest dwa akut. Kabelki. Więc tak. Działa. Nie plącze się tak mocno, nie zagina się trwale, tylko można go wyprostować. Jest naprawdę mega wygodny i jest długi. On ma chyba 2 metry ten akurat tutaj, tak. który trzymam. Więc takie kable ja bym chciał dostawać w zestawach komplecie, konsolowych. Tak, może nawet jakiejś wersji deluxe, nie wiem, cokolwiek, ale żeby była taka możliwość. PlayStation 4 Pro stokowo przychodzi nam z dyskiem 1 TB, wielkości 1 TB. Kwestia tego, jak się go wyjmuje. O właśnie, jak już pokazujemy, to pokazujemy już wszystko. Obczaiłeś to? Zobaczyłem tam, jak to wygląda. I teraz tak, przede wszystkim najważniejsze, nie bójcie się tego, dosyć nie wychodzi to za łatwo, także troszeczkę siły trzeba włożyć w to. Troszeczkę tutaj nam komplikuje sprawę ta jedna śrubka, która wygląda jakby ona była tak przymocowana, żeby nam blokowała dostęp do wyjęcia do tego. Tak. Ona jest po to, żeby ten dysk nie wypadał, tak, zgadza się. To jest jakiś, nie wiem, krzyżakowy czy jakiś Torx, wygląda mi na... Krzyżak zwykły, może krzyżak. Zwykły. A nie mamy tutaj akurat... Nie mamy, nie będziemy nie kombinować, w każdym razie... Dysk można szybko, bardzo łatwo wymienić. Tak, to jest kwestia tego, jedna zaślepka, właściwie klapeczka, odkręcamy, wyciągamy, wymieniamy. Z drugiej strony, czy zapełniamy jakoś szybko taki terabajtowy dysk? Takie... Zauważ, że nie ma czytnika Ultra HD. No właśnie. Co w związku z tym? Mamy 50-gigabajtowe filmy. Więc myślę, że w tym wypadku, nawet online, kiedy pobierasz, kiedy będzie możliwość pobierania takich filmów, oglądania Netflixa i tak dalej, mamy tutaj rozdzielczość tą 4K niby, więc myślę, że w tym wypadku ten dysk to tak naprawdę w dosyć szybki sposób może zostać zapełniony. To tak, łatwo się wyciąga zawsze. Boże, cię strudnie. Ważne, żebyś na czas to zrobił. Więc to jest mega niewygodne, mikrofon jest niewygodny, aktywacja jego czy wyciszanie jest tragiczne. No i kabel trzymam przy padzie, także nie. Nazwa Pro zobowiązuje. Dokładnie. W jakimś stopniu. Przyczepiam się do słuchawek. Zaznaczmy, że to są drobnostki i każdy może na to w ogóle patrzeć, albo w ogóle nie zwracać na to uwagi. 2 razy więcej mocy w silniku graficznym, w układzie graficznym i więcej RAMu. No więc tak, pograliśmy. Nie będziemy już domyślać się, jak to wygląda, po prostu widzieliśmy to, sprawdziliśmy to w praniu i możemy śmiało wam powiedzieć, co o tym wszystkim myślimy, jak ta konsola działa i czy ona faktycznie jest takim opłacalnym interesem i przede wszystkim zakupem. Także na samym początku musimy powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie pokazać wam materiałów 4K, a dlatego, że nie mamy takiej skrzyneczki, która nam przechwyci obraz w 4K. Niestety, mamy skrzynkę, która przechwytuje obraz w 1080. Ten obraz oczywiście ulega konwersji, kompresji przede wszystkim. Potem my wrzucamy to na YouTube'a i to jest jeszcze raz kompresowane. Także w kwestii szczegółów to mi się wydaje, że naprawdę ciężko byłoby zobaczyć komukolwiek w efekcie końcowym, nie przechwytując tego już na samym początku w 4K, nie? Na YouTubie nie ma sensu robić tego porównania, byśmy musieli trochę oszukiwać, a chodzi o to, żeby pokazać to, co faktycznie widzieliśmy, a tego się nie da technicznie zrobić, przynajmniej u nas w tej chwili. Tak, no suma summarum, musicie zobaczyć to na własne oczy. To nie jest tak, że można coś pokazać i powiedzieć i to jest jakaś tam bardzo duża różnica i tak dalej. Różnica jest, oczywiście, i tu możemy śmiało stwierdzić, że między 4K a 1080 jest naprawdę spora różnica i to jest różnica w detalach, tak? W teksturach. Wydajność swoją drogą. To oczywiście każdy z was się domyśla, że jest troszeczkę gorzej, ale musicie to zobaczyć. To co pokażemy wam na ekranie, to jest oczywiście to 4K, tylko tak jak mówię, to już jest wrzucone w 1080. Więc w kwestii technicznych to właśnie tak wygląda.
Tak jak powiedzieliśmy, różnica jest, powiedziałbym, nawet spora, bo granie w Tomb Raidera przy 4K, a przy 1080, no to efekt był taki, że widzieliśmy dużo więcej szczegółów odległości, niżeli to było na przykład przy większej wydajności. Ale tak jak mówiliśmy już sobie, kiedyś rozmawialiśmy między sobą, bardzo fajnie, że jest ta opcja dodana, prawda? Tak. A jeszcze zacząłeś mówić przy okazji Tomb Raidera i myślałem, że poruszysz kwestię tego, że też trzeba pamiętać, że bardzo dużo zależy to, jak to działa w ogóle. Bardzo dużo zależy od samych twórców gier. Dlatego, że konsola to jedno, to jest po prostu środowisko, w którym ktoś ma odpalić sobie grę. Ale bardzo dużo zależy tutaj od tego, jak gra jest zrobiona, i graliśmy w kilka tytułów, to nie był tylko Tomb Raider, bo graliśmy jeszcze... Graliśmy w FIFA 17. Tak, w Watch Dogsy, graliśmy w... Skyrima. O, dokładnie, w Skyrima. Skyrima, tak. I to nieszczęsnego Skyrima chciałem powiedzieć, dlatego że... Bardzo dużo zależy od właśnie tych ludzi, którzy tworzą gry. Jak oni będą dobrze pisać te gry, to ta konsola jest w stanie uciągnąć 4K w tych 30 FPS-ach. Powiedzmy, tak. Jest też w stanie uciągnąć Full HD w 60. Tak. To może, co widzieliśmy, fajny przykład FIFA w tym momencie, dlatego że to było 4K, powiedzmy, w 60 klatkach, bo tam nie było spadków żadnych. Więc generalnie FIFA chodzi, jak ktoś jest fanem FIFA, no to naprawdę w 4K 60 klatek widać różnicę. No, nie jest jakaś tam oszałamiająca różnica, bo widać bardziej trybuny szczegółowo i tak dalej. Jeżeli chcemy jakieś wizualizacje, no to musimy się liczyć z tym, że wydajność troszeczkę pójdzie w dół. Jeżeli chcemy tą wydajność, co jest bardzo fajnie pokazane w Tomb Raiderze, dlatego że przyłączamy sobie tym przyciskiem, co będziecie widzieć na pewno na waszych ekranach, pokażemy to. I ja bym grał w tej opcji drugiej, nie? Zawsze. Tak. Jeżeli ja będę miał do wyboru 4K, a będę miał do wyboru 60 klatek, będę grał w 60 klatkach, dlatego że no, doznania są lepsze. Tak jest moje zdanie. I teraz jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Kwestii tego, jak wspierane są gry przy PlayStation 4 Pro. Bo uwaga, tak, wszystko fajnie, pięknie, ale schody też się pojawiają i się okazuje nagle, że niektóre gry działają gorzej na PlayStation 4 Pro. Tylko pytanie, czy były testowane na tych samych rozdzielczościach, bo mówimy tutaj niestety, na przykład Watch Dogs 2 nie ma takiego przycisku, który można sobie zmienić wyłączyć. Rozdzielczość, tak. Więc teoretycznie, jak to porównać, prawda? Nie można się też tego czepiać, ja się tego czepiać nie będę, dlatego że to jest dopiero co tak naprawdę konsola miała swoją premierę. I no, patrzę patchami, także to będzie wychodziło wszystko. Jest tak? Szansa, że jeszcze dużo zmienią, zresztą przykładów daleko nie trzeba szukać. Jest kilka tytułów, które nawet robią wrażenie na tak. PlayStation 3. Tak. Nie 4, tylko tak. 3 jeszcze wcześniejszym, więc tutaj jest naprawdę, no konsola jest praktycznie dwa razy mocniejsza od poprzedniej. W związku z czym można śmiało powiedzieć, że będą mieli twórcy pole do popisu. Oczywiście. No i jeszcze HDR. Co no jeszcze ten HDR, no jak myślisz? Popatrzyliśmy sobie na to wszystko, otrzymaliśmy telewizor, który obsługuje taką opcję i nie jestem fanem tego, no co tutaj będę dużo ściemniał. Nie jestem fanem tego, wieczorem się nie gra z HDR-em, bo oczy strasznie bolą. Jednak mówimy tutaj o tym szerokim range'u tych kolorów, tak? Zakres jest naprawdę dużo większy, dobrze, zgadzam się z tym wszystkim, tylko kwestii tego, czy jest to tak mocno potrzebne. Ja szczerze, generalnie do samej idei HDR jakby sceptycznie od początku podchodziłem i moje wątpliwości, tak jak ogólnie jeśli chodzi o konsolę, to się rozwiały, ale w przypadku HDR-u nie. Tym bardziej, że testowaliśmy wszystkie gry tutaj w pokoju naszym do nagrań. On jest ciemny, ma tutaj po prostu jak gramy, wyłączamy światło, tak? Tak jak się w zasadzie wraca do domu i czas na granie mamy wieczorami. Tak. A wieczorami nikt nie siedzi przy monitorze czy telewizorze, na którym po prostu jasność jest tak wysoka, że nie tak. da się bez uzawienia wysiedzieć bije pół godziny, poza. Tak? Tak, dokładnie, naprawdę. Troszeczkę to przeszkadza. Owszem, ilość szczegółów, które się pojawiają w trakcie, ale to jest też inaczej, bo trzeba to wszystko ładnie dostroić. Więc generalnie, reasumując, no nie będziemy wdawać się w szczegóły tego, ile rzeczy trzeba poustawiać, żeby to wyglądało lepiej. Na samym telewizorze. Na samym telewizorze. Więc myślę, że no fajnie, że jest, ale że jak ktoś z was nie ma takiego HDR-a, no to... No właśnie, najbardziej to, co nam przeszkadzało w zasadzie, to to, że jest głośniejsza, a PS4 już wydawała z siebie dosyć dużo dźwięków. Tak.
od płyty po... Poprzez pracę samą. Tak, przez, mhm. przez pracę i to jak się grzała, bo no nie oszukujmy się, jednak jest ten zasilacz wewnątrz. Mhm. Trzeba pamiętać, że ta konsola jest głośniejsza. Tak i tyle. No jest trochę głośniejsza tak. niż poprzedniczka, no i okay. musicie wziąć to pod uwagę. Tak ogólnie. Teraz podsumowując. Tak, jeżeli nie macie PlayStation 4 jeszcze w domu, a chcecie nabyć najsilniejszą konsolę na rynku, to kupujcie PlayStation 4 Pro. To jest dwa razy mocniejszy sprzęt niż jej poprzedniczka i opłaca się. Jeżeli nie macie, a jeżeli macie konsolę, sprzedać. Sprzedać PS4 stare i kupić nowe PlayStation 4 Pro. Naprawdę. Dlatego, że gry mogą działać. Tak, tak dalej. Tak, gry mogą działać tylko lepiej. Kwestii tego, że. Ile tych tytułów będzie wspieranych, tak no niestety są też spora lista tak, tytułów, które niestety nie otrzymają takiego wsparcia. Mówimy tu o grach, które już do tej pory wyszły, chociażby Wiedźmin 3, no CD Projekt niestety nie ma czasu na usprawnianie tego, mają wiele innych rzeczy do zrobienia w tym czasie, także no, liczmy się z tym, że nie wszystkie gry będą od razu super lepiej działały, one będą działały tak samo jak na przykład na tej PlayStation 4 poprzedniej, ale te nowe gry usprawnione, które będą otrzymywać serię poprawek, myślę, wydaje, że tak, że ja bym się skłaniał ku temu, że to jest w tym momencie najlepsza konsola, jaką możemy kupić, także tyle w jeśli temacie. Jeśli chcecie, to kupujcie. Nie będzie lipy. Nie ma lipy. Nie ma. Dobra. Dzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się.